Siemanko, ja jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Uzbierałem 250 tysięcy golda, więc kupię sobie kolejne 10 pakietów serca koszmarów. Nie ma żadnych innych promocji na chwilę obecną w sklepie. Mam na myśli promocję jakichś pakietów, które można by kupić za złoto. Szczerze mówiąc, zależy mi na pakietach z Base Set 1, a wszystkie są na razie, no, jakiś czas temu była promocja na 5 wież, ale teraz znowu są za pieczęcie, tak jak widać. No dobra, mniejsza z tym, kupię sobie w takim razie 10 pakietów serca koszmarów i no przydałby mi się ten, na pewno ten dżin epicki, który kosztuje, dżin bodajże Władca Chmur, on kosztuje o jeden surowiec mniej za każdy poziom magii, który posiadamy, więc im więcej magii ma nasz bohater, mówiąc tak kolokwialnie, tym tańszy jest ten dżin, więc całkiem spoko jednostka. Na razie tylko jeden mi wpadł, więc no troszkę mało, no przydałoby się mieć co najmniej z dwóch albo trzech, to już byłby naprawdę wypas. Okej, okay, zaczynamy. Nic nowego, szkoda. Coś epickiego, coś bohaterskiego, Rakshasa, to jest mega koksior. Fajny deck zmontowałem sobie na Mirandzie, właśnie z tymi kurczę Rakshasami, ona jest po prostu mega w połączeniu z tym karmazynowym uczniem. Po prostu stanowią niesamowite połączenie. Mega, mega combo po prostu. Co, to jest fajne, wybuch magmy, naprawdę spoko zaklęcie, szczególnie w dekach Deleb, czy też jakichś innych, kurczę, dekach mających, innych bohaterów mających magię ognia. Ja gram ten wybuch magmy w sumie chyba w deku właśnie Deleb w standardzie, więc całkiem spoko to się sprawdza. Co tu jeszcze jest? To jest fajny, nawet zawodnik, kurczę, wojownik na wałnicy. Z szałem i otrzymuje jeden punkt. Jeden licznik szału otrzymuje po wejściu na pole bitwy za każdego wojownika, który znajduje się już na polu bitwy, sojuszniczego wojownika. A staty początkowe to 1,06 za 3 surowce, więc całkiem przyzwoite. Co tu jeszcze jest? Odegniającego smoka. To jest takie sobie, nakłada dwa liczniki trucizny na wszystkie stworzenia w wybranym rzędzie. Jak dla mnie wszystkie te zaklęcia nakładające liczniki są kiepskie, ponieważ po prostu taka jednostka tak naprawdę w tej turze, w której nałożymy te liczniki, nie dostanie żadnego damage'u. Dopiero w następnej turze dostanie damage, więc nie, ja po prostu wolę zaklęcia, które działają natychmiastowo, a nie takie, na które trzeba czekać, żeby się jakiś efekt ten powstał, czy coś w tym stylu, tak jak w przypadku tych liczników. No jedynym dobrym zaklęciem takim, kurczę, na które trzeba czekać, powiedzmy, to jest ten komu bije dzwon, ale to też się tylko sprawdza w tej przewijarce na Arianie i to praktycznie tyle. Coś tu jeszcze jest? Skarbiec. Obecne w skarbcu sojusznicze stworzenie generuje przychód generujące przychód zyskują plus 1 do wartości. Aha, czyli to jest budynek dla wszystkich, kurczę, poborców dziesięciny i jakichś innych krzyżowców, skarbników, czy coś takiego. Dla nich jest ten budynek przeznaczony w sumie. No i tutaj jeszcze jakiś szkodnik spał, tak jak widać, to jakiś niezły koksiur. 6, 5, 8 za 6. Szczerze mówiąc, Rakshasa jest lepsza. Chociaż ma staty początkowe trochę gorsze, ale w połączeniu z karmazynowym uczniem ma 6 punktów ataku, więc tyle samo co ten koleś. Tyle tylko, że on ma 6, 8 punktów zdrowia. No i to tak się nie ma co równać z szerokim atakiem i szarżą Rakshasy w połączeniu właśnie z tym karmazynowym uczniem, więc to nie ma o czym mówić. Rakshasa jest po prostu mega koksem. O! Dostałem kolejne fajne wydarzenie. To jest ten prowizoryczne schronienie. Tutaj jednostka pod tym prowizorycznym, znaczy gdy zagramy to na jednostce, to nie można jej zadać żadnego damage'u tak naprawdę. Nie może być targetowana i nie otrzyma żadnego damage'u od stworów, tak? Stworzenie w prowizorycznym schronieniu nie może być celem. Wszystkie obrażenia od ataków bezpośrednich zadawane tym stworzeniom są anulowane. No. Prowizoryczne schronienie ulega zniszczeniu, jeśli znajdujące się w nim stworzenie zaatakuje lub wykona ruch. Więc jeżeli taki, no po prostu możemy zrobić jakiegoś niezniszczalnego teoretycznie blokera tak naprawdę, no bo jeżeli on się w żaden sposób nie poruszy, no to będzie cały czas ten, nie można go targetować, a tylko go można tymi jakimiś, kurczę, blady trzęsieniami, ewentualnie rojami insektów, kurczę, zabić, czy coś takiego tak naprawdę, więc trzeba mieć jakieś spele AOE. Dopiero wtedy można takiego typka usunąć, czy też go zranić. Co dalej? Mamy wydarzenie jakieś fajne. Tydzień starszych raz. To jest nawet spoko wydarzenie takie pomiędzy, coś pomiędzy tygodniem najemników, a miesiącem tańczących płomieni. Wszystkie stworzenia tego samego gatunku, co wybrane stworzenia, otrzymują do końca tury plus 1 ataku i odwetu. No, kosztuje to 4, także nawet no, to chodzi głównie o surowce. No, dlatego jest tak pomiędzy tygodniem najemników, a miesiącem tańczących płomieni.
To jest spoko karta dla deku na przykład na Ignatiusie, nadzorca maniaków, chociaż w sumie u Deleb też się całkiem nieźle sprawdza. Z tym swoją pasywką wyrzucającą karty z ręki przeciwnika, to jest naprawdę niezła nawet karta. A coś tu jeszcze z fajnego? Wampir nowonarodzony. Nawet spoko karta, jak za jeden, kurczę, stworek z niewrażliwością i drenażem jeden, to jest całkiem spoko stworek z takimi umiejętnościami. To jest common tak naprawdę, więc całkiem nieźle. Okej. Polecimy do następnego pakietu. Coś tu fajnego dostałem. To jest świetny bloker, Nautilus. Naprawdę, naprawdę bardzo dobry bloker dla świątyni. Gdy Nautilus po raz pierwszy w danej turze otrzymuje obrażenia, są one anulowane, więc sami rozumiecie, że jedna jednostka nic mu nie może zrobić. Ma jeszcze przy okazji jeden punkt odwetu i niezdolność do ataku. I 5 punktów zdrowia, więc jest naprawdę potrafi dużo wytrzymać podczas gry. Naprawdę, takie stworki potrafią przetrwać 3 czwarte gry, albo nawet całą grę potrafi, jak dobrze nim będziemy grali. Gram? Nie, na razie nie gram. Coś tu jeszcze jest fajnego? Spełczniała, kurczę. Rodzicielka. To jest nawet fajne. Jakieś deki widziałem na Ignatiusie z tymi spełczniałymi rodzicielkami. One mają niewrażliwość na odwet, kanałowanie magii i sojusznicze rodzicielki zyskują odporność na magię, więc no całkiem spoko. Problem w tym, że one mają bardzo mało, kurczę, tego. Bardzo mało punktów ataku i odwetu, więc to takie sobie. Przez za 3 surowce stworek, który ma 6 punktów życia, to całkiem spoko. Okej, okay. Next, a tam jeszcze były jakieś mury i ten ziomek dla przystani z tym dziwnym odwetem takim. O, to jest świetne zaklęcie. Muszę dostać, kurczę, tam świetlane, powiedzmy, dla nekropolii i wtedy będę grał w sobie tych wampirzych zabójców plus te błogosławieństwo burzy. To jest po prostu mega połączenie, wampirzy zabójca plus to zaklęcie. Po prostu on dostaje chyżość i szarże i zabija wszystko po prostu, co otrzyma od niego damage. A z chyżością i szarżą to jest po prostu mega, mega połączenie. Wampirzy zabójca plus te błogosławieństwo burzy. Naprawdę mega, 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 jeszcze raz mega. Okej, co ja dostałem dalej? Sporo, kurczę, fajnych jednostek dla twierdzy. Dostałem, kurczę, weterana z PAO. To jest dobra jednostka nawet. To jest chyba trzeci, bo do tej pory miałem tylko dwóch. Champion Rodu to sobie gram u tego, u swojego Kraga, którego zmontowałem tak jakiś czas temu i tak go testuję. Wrzuciłem czterech tych championów i nawet nieźle się sprawdzają. Gram Kraga 3-0-3, więc nawet jak on zginie, to tam szybko można wylewelować znowu te dwie piąchy i dalej sobie grać. Dostałem tutaj jakąś rzadką kartę. To jest Korolowa Ohayaku. Kosztuje 3 surowce, wymaga 2 piąch, 2 butli many, staty to 1, 2, 5 i ma całkiem spoko umiejętności. Niewrażliwość na odwet, hipnoza i ilekroć przeciwnik wystawia stworzenie, taką ma specjalną umiejętność. Ilekroć przeciwnik wystawia stworzenie, musi w miarę możliwości umieścić je w rzędzie zajmowanym przez Koralową Ohayaku, więc no, tu można kombinować z jakimiś zaklęciami i wtedy zagrywać ją tak, żeby przeciwnik musiał zagrywać swoje stwory w taki sposób, żebyśmy mogli w następnej turze po prostu jakiś łatwiej mogli zagrać jakiś gejzer czy coś takiego. Okej, okay, następny pakiet. Dostałem epika. Przecież no, za tym może tak nie przypadam specjalnie, tak naprawdę chyba najlepszym epikiem jest to właśnie ten Jean chyba dla Akademii. To jest takie sobie, wybranka światła. Co to posiada? Sojusznik magii światła, szarża, atak prewencyjny. Nie może zostać nałożony żaden licznik na niego. Czy też na nią. 5, 4, 9, no w sumie niezłe staty. Ale jak ktoś go nam przejmie jakimś oczarowaniem, to może być nieciekawie. Coś tu jeszcze jest fajnego? Ta ziomalka, jest takie sobie, ta korolowa wyrocznia. Zmusza przeciwnika do grania z odkrytą ręką, że tak powiem. Musi grać po prostu, znaczy widzimy po prostu wszystkie jego karty. No ale to 1-0-5 za 2, no w sumie ma sporo nawet HP jak na kartę za 2 punkty. No, ale tylko 1 damage, 1 punkt ataku i 0 odwetu. Ja specjalnie nie przepadam za tą kartą jakąś. Coś jeszcze jest, nawet kolejny fajny bloker dla świątyni. Rekin Obrońca z atakiem prewencyjnym i 3 punktami odwetu, 5 punktów zdrowia, więc no całkiem spoko. I może atakować, jeżeli postawimy coś z honorem obok niego, to zawsze jakoś go tam zbufujemy, jego atak, czy tam dopalimy. Coś epickiego by wpadło, no ja bym się nie obraził, albo nowy bohater, kurczę blade. Kolejny rekin. Znowu, kurczę, ta koralowa, szurnięty imp.
który skacze sobie w momencie, gdy przeciwnik zagrywa jednostkę, to on sobie skacze po prostu jak chce. Znowu ten oddech gnijącego smoka, który nakłada liczniki, to jest skrapowate według mnie. To jest świetne. W końcu taki klasyczny strzelec za 2-1 i z 2 punktami ataku i 4 punktami życia dla Akademii. Coś jeszcze, co to robi? Oczyszczenie. Rozprasza wszystkie długotrwałe zaklęcia rzucone na wybrane sojusznicze stworzenie. Przywraca mu po 2 punkty zdrowia za każde rozproszone w ten sposób, czar. Ej, to jest niezłe. Nawet. W sumie nawet spoko. Dobra, coś takiego. Idźmy dalej. Czy ja dostanę coś nowego? Jakiś hero by mi wpadł, no nie obraził się bym. Dostałem namiot drewisza. To jest takie sobie, chociaż w sumie gram to u tego, w deku Mirandy właśnie z tymi zwierzoludami, czy to z zwierzoludźmi i tak dalej. Czasami się przydaje, dwa takie namioty sobie gram i jest całkiem spoko, tak mi się wydaje. Co tu jeszcze jest? To jest ciekawy typek. Strażnik grobowca, to jest fajnie się kombi z cmentarzami właśnie, ilekroć stworzenie jest z cmentarzyskami w sumie fajnie się kombi. Ilekroć stworzenie jest wystawiane z cmentarza, dobierasz kartę, więc no całkiem sporo kart możemy dobrać i mieć na ręce jeszcze z cmentarza jakieś kurcze podnieść za pomocą cmentarzyska, więc naprawdę całkiem spoko. Całkiem spoko. Okej. Coś tu jeszcze jest fajnego? To jest nawet niezłe, też miesiąc pajęczej królowej. Nie można uzdrawiać stworzeń i bohatera aż do twojej kolejnej tury, czyli wszystkie stworzenia, takie jak wampir z drenażem życia, nie będą się mogły leczyć. Szkodnik spał, kolejny jakiś mega koksiur. No i to w sumie tyle z jakichś fajnych rzeczy. Coś jeszcze? O Boże, znowu to, znowu rekin, znowu derwisz. Jezus Maria, praktycznie taki sam pakiet. Kolejne cmentarzysko. Goblin Nauczyciel, to jest nawet spoko karta. I sprzeczne rozkazy, to jest czasami grane, chociaż jakoś specjalnie chyba za to nie przepadam. Chociaż ponoć jest dobre, ponoć jest dobre. Jeszcze nie miałem okazji testować po prostu. Kolejny kurczę na dworca maniaków zawsze się przyda, chociażby po to, żeby spalić w piekielnej otchłani. Dobra, kolejne, następny pakiet. Dostanę coś nowego. Rakshasa Nautilus, znowu Champion Rodu. Znowu Strażnik Grobowca. To jest ten common, Jezus Maria, to jest common? Z takimi fajnymi umiejętnościami, to jest common? No dobra, niech będzie. No tutaj nic ciekawego nie ma w sumie, wszystko już mam. Też no w sumie dobre karty, ale już no wszystkie je mam. A Boże, Masfar, tak coś czułem, że dostanę jakieś bohatera i Masfar wyskakuje, no pełen wypas po prostu. Kolejny Masfar do kolekcji. Szkoda, że nie ta Swietlana. Swietlana by mi stykła po prostu. Fajny deck na nekro bym sobie złożył. No i cóż, to chyba wszystko. Dostałem Masfara kolejnego, Masfar Ojciec Tytanów. Można nimi pograć, tymi tytanami od biedy, chociaż szału jakiegoś specjalnie nie ma. Można też nim pograć jakieś OTK całkiem fajne i to chyba w sumie wszystkie jakieś takie top deki, czy też w sumie takie powiedzmy udane deki, które można na nim grać tak naprawdę. Można grać jeszcze na nim Zwierzoludzi, ale moi zdaniem Zwierzoludzie na Mirandzie o wiele się lepiej sprawdzają, niż mielibyśmy grać Masfarem. Dobra, coś tu jeszcze jest ciekawego? Znowu szkodnik, znowu tajemny strzelec, znowu oczyszczenie, znowu kurczę skarbiec, znowu oddech gnijącego smoka, kolejna łowczyni nawałnicy, karma za nowe ogniwo. Jak to działa? Trwa do następnej tury, to jest łut szczęścia. Dopóki na polu walki znajdują się sojusznicze czarodzieje, sojusznicze zwierzyludzie nie mogą być celem. Całkiem spoko. Hej, może to sobie wrzucę do tego? Do deku Mirandy? Zamiast tych na przykład namiotów Derwisza? Czy to nie wraca do ręki? To ląduje później na cmentarzu, to może być takie sobie, szczerze mówiąc. No nic, pomyślę, zobaczymy. Okej, dzięki wielkie YouTubie, to kolejny unboxing 10 pakietów z serca koszmarów. Także no, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnych odcinkach. W sumie już mam 5882 karty. Całkiem spokój. 96 jeszcze zostało mi dzikich kart. Także jeszcze mogę poszaleć od biedy w ołtarzu życzeń. Dobra, dzięki i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!